Cześć, Aleksander Florczak, a wraz ze mną Maciej Kaczmar, witam serdecznie. Siemano, siemano, dobry wieczór, kłaniam się, cześć Olu. No Maciek, gratulacje, kolejna wygrana, do rekordu dopisujesz 2-0. Mamy 2-0, także ręce w górę i cieszymy się. Można, mimo że gościu cięższy, ja ważyłem 72 kg, dzisiaj się ważyłem tam na hali. Poczekaj, ale zaraz będziemy komentować. Zaraz komentujemy naszą walkę. No i a propos tej mojej wagi, ważyłem 72 kg dzisiaj, a on... Ty schudłeś, kurczę, no, dużo, nie? No, schudłem dużo, on 80, ponad 4, chyba 4 kilo z tego, co pamiętam. No i nie chciałem jakiejś podpałki zrobić, tylko taktycznie posłuchałem trenerów, omijać go lewą mańką, że tak powiem, bo on jest mańkutem, obijać nogę. No i tak obiłem, że znokautowałem. Także no super, bardzo się cieszę. No właśnie, bo Kamil też wczoraj na wywiadzie mówił, że cię przygotowywał i faktycznie to przygotowanie było widać, nie? Tak, Kamilek z bratem swoim, bardzo ich serdecznie pozdrawiam i dziękuję za przygotowania. Matiemu dziękuję i chłopaki właśnie dali mi tą taktykę, wyuczyli mnie tej taktyki, chociaż nie jestem jakimś zawodowym wirtuozem, ale posłuchałem to, co mi kazali robić, lewą stroną go omijać, on się zasapie, bo jest o wiele cięższy i grubszy, zasapał się, zadyszał i został znokautowany. No mamy 2-0, nie? Jesteśmy w domu. Mówiłem. No i będą kolejne pewnie zwycięstwa. No. Kogo masz teraz na lupie? Bo mi się wydaje, że chyba Major... Nie, słuchaj, ja mam kilka potencjalnych ofiar na swoim zeszyciku zapisanych, ale ja jestem osobą spontaniczną jak wypieprzę wam, z kim będę walczył, to wam pewnie się ten drzwi w chatach pozamykają i zwierzęta uciekną przez okna. Te nietoperze, co tu są? Te nietoperze wrzucili, ogólnie mieszkamy w Monarze. Ogólnie znajdujemy się w Monarze, na korytarzu nietoperze. Kurde, no jest przytulnie. Tak, odwiedziłam Maćka w Monarze, no taka tak, sytuacja. Tak, taka sytuacja. Prosto po drugim nokaucie do Monaru musiałem pojechać. No ale wszystko się ułoży, nie? Później Tybet, te sprawy. A z Buku na przykład? No I don't know. Ale myślisz o kimś z branży właśnie takiej, wiesz, raperskiej, czy raczej nie? Wiesz, że moje życie freakfightowe to jest freestyle. To jest freestyle. Ja tam na razie nie będę rzucał ksywami, nazwiskami. Ja od tego nie jestem. Zobaczymy, co tam. Ja mam parę ofiar na przygotowanych. Rzucę te ofiary dalej do managementu, rzucę ofiary i niech sobie tam nimi wertują i zobaczymy, kto da jaką ofertę, kto co i jak, kiedy, o której. Zastanowimy się jeszcze. Na pewno szarpanina jeszcze będzie. Na pewno to jest nieuniknione. Mam nadzieję, że na Cloud cię zobaczymy. Też słyszałem, że Cloud jest zainteresowany tym, żebym u nich walczył. Myślę, że jeszcze nie jedna federacja będzie zainteresowana, co mnie bardzo cieszy, jest mi miło z tego powodu. No i czekamy na kontrakty, czekamy na propozycje i lecimy w kosmos, na Marsa. No. Dokładnie, jeszcze kwestia, czekaj, bo teraz mi wypadł wątek, bo spojrzałam znowu na tą walkę waszą. A, już wiem, Rafał nic nie zrobił uwagi, no i pisałeś na story, że nie chce tej walki w końcu się podjąć, czy tam nie chce tej garzy oddać, tak? Tak. Jak to wyglądało? Była szarpanina, ale to bardziej między managementem jednej strony a drugiej, bo ja tam nie będę gdzieś tam wydzwaniał się szarpał za Michałki. I na początku chodziło o procenty z jego wagi, bo nie zrobił wagi i miał jakiś procent oddać na moją korzyść i się szarpali o to. Była szarpanina, bo wpierw padły inne słowa, później ci się szarpali, że inna stawka, później ci się zaczęli szarpać, że ma być tak. I wyszarpaliśmy tak, żeśmy chcieli wyszarpać i o to głównie chodziło, że on nie chciał chyba wyjść do walki, bo chodziło o te procenty, czy może psychicznie nie wytrzymywał. Nie wiem, trzeba się jego po prostu zapytać. Ja się cieszę, że go znokautowałem, mimo że jest 12 kilo cięższy. Ja jeszcze tydzień temu w szpitalu leżałem, a dzisiaj już mam drugi nokaut na koncie. Biorę się za siebie, biorę się w obroty i robimy roller coaster. Nie wiem, jak to powiedzieć. Dobrze powiedziałeś. A chcesz więcej o tym szpitalu powiedzieć? Coś poważnego? Poważnego, bardzo poważnego, ale na razie będziemy o tym wspominać. Na razie się cieszmy zwycięstwem.
Okej, okay, dobra. To cieszymy się zwycięstwem. W takim razie będziesz na żywo komentował swoją walkę. Pierwszy raz ją chyba zobaczysz na ekranie. No jak? Przecież gdzie miałem to zobaczyć, jak ja przed chwilą przyjechałem? Która jest godzina ogólnie? Późna. Po trzeciej już jest chyba. Po trzeciej w nocy, po trzeciej w nocy. Także widzowie, docencie kaczora. No, jesteśmy kochani, ważne, że trzeźwi. Komentujemy waleczkę. Dokładnie. Zobaczmy, co tam zapałem. Lecimy. Czekaj, tylko to nie jest mój komp, więc średnio się obsługuje. Poczko. Czekaj. Cyk. Powolutku. Idzie. O, dobra. O, 186 cm. Ja mam to, jak kurwa, skąd oni to wzięli? Z podstawówki, z karty od pielęgniarki? Te dane, czy co? Jak ja mam... A to ile masz? 183. 183, tam było 76 kilo, ja 72 ważę. Czy czekaj, parze, jak się patrzy. Rafałnik wkurwiony. Tak? A nie trochę przerażony? Przeraził się. Ja to wyglądam. Ty, patrz tu. Patrz. On przerażony jest. Dobra. Ja to wyglądam, jakbym faktycznie z Monaro spierdolił, nie? Żartuję. Dobra, kicha. Zaczynamy. Lewa, widzisz? Lewo... Ale zobacz, gorsze są, znaczy lepsze kursy są, że Rafonik miał być. No tak, wygrać, tak, on miał wygrać, tak jak z Małgorzatą Kapelą. O, widzisz, tu mnie trafił, ale tu już się styczek przypala, o, jemu już kiszka siada, o, tu troszeczkę się, o, zasapał, zaczyna już dyszeć. No bo on w ogóle w pewnym momencie też tak, mam wrażenie, że on się troszeczkę, wiesz, już stracił kondycję, nie? I w pewnym momencie on kiwał do sędziego głową, że... Absolutnie, że nie. Dawał znać sędziemu, sędzia krzyczał boks. No i on reagował i nie odpuszczał. I szedł w ten boks. I druga sytuacja też taka była przy siatce, właśnie tutaj koło mojego sztabu szkoleniowego. Też krzyczał, znaczy nie krzyczał, przepraszam, kiwał głową do sędziego, że nie, ewidentnie, i szczękę, że jak wyciągał, tą gumową szczękę językiem wyciągał. I kurczę, dawał sygnały ewidentnie, że jest zmęczony. No to sobie myślałem, ja zapałeczka 72 kilo, on 154, czy tam nie wiem ile, po tej golonce. No i po tych golonkach jego, myślę sobie, zabiegam go dookoła, sobie poskaczę lewą stroną, bo on jest majkutem, to z lewej mańki go zaskoczę. Troszkę go zabiegam, wiedziałem, że się zasapie, zadyszy jak koń pociągowy i obijać kulasy i tyle, nie? Widziałem go u lekarza, to cała noga sina, ledwo bidaka chodzi. Także nie wiem. Problem techniczny z komputerem naprawiony, komentujemy dalej. Wrócił internet na Monarze, musieliśmy zejść do recepcji, prosić panią, żeby te korki wywaliła w całe Monarze, włączyła z powrotem, także internet wrócił. I wracamy do komentowania walki. O, proszę państwa, ruszyli. Zapałeczka, 72 kilo kontra gruby koń pociągowy. Ale co tam? Zapałka wjeżdża, nie ma pierdolenia. Cyk, trzymamy. Trzymamy, dyszy, gruby. Oj, kicha. Dobra, ale trener krzyczy. O, tutaj ten kiszka gruba trafiła lekko. Nie ma co mu... O, kiszka też trafiła, ale co to... Ale nie widać to. Gdzie, jak to, tyle butelek na głowach mi porozbijali, gdzie to będzie widać? Dobra, kicha, dyszy. O, ho, zacznie się zaraz chyba. Dobra, tu coś mi delikatnie się jak pod żabką poszarpaliśmy, ale chuj. Dobra, dostał na żebro. Aha. Zaraz będziemy... Widzisz, w lewą stronę uciekam, tak, bo tak. On ma, bo on jest leworęczny i żeby nie miał pierdolnięcia, żeby go wykluczyć. Wykluczyłem go, dobra, zaraz będziemy... O, kiszka siadła, a on ma ten bęben. A ty waliłeś tak? No, tak, waliłem w bęben, aż kurwa huczało tam w tym oktagonie. Czekaj, wkurwił się troszkę. Wkurwiony niedźwiedź. Wkurwiony koń pociągowy, dobra, nieważne. 72 kilo, lecimy, obijamy kulasy. Dobra, na razie kurwa dożynki są, ale chuj. Nie jest to jakoś technicznie kurwa piękna walka. Nie jestem z siebie jakoś mega dumny, ale dożynki się zaraz kończą. Zaraz się dożynki kończą. Panie sędzio, on płacze czy nie? Nie płacze, nie, idzie. Idzie na ciebie. Idzie, dyszy. Dyszy. Ja w lewą stronę uciekam od lewej. O, tutaj już prawie machnął. Dobra, idziemy. Kurwa, ten bęben mi spadł troszkę, ale dalej kicha wisi, kurwa. Dobra, jest, trzeba to nadrobić. Nadrobimy na treningach. Uciekamy na lewo, cyk. Okopujemy nogę. Taka była taktyka trenerska i tak musiałem robić. Mhm. Po prostu słuchałem, co trenerzy mówią, bo on jest 12 kilo cięższy. On ma przecież, kurwa, wiesz, cięższą tą rękę na pewno. No tak. Ta kicha mówi się po kolana prawie.
to kurwa, to nie jest takie proste, hopsiub, jak się wydaje. Niektórzy pewnie, kurwa... Tutaj już trochę się zmęczuje. To już mu jak piana chyba zleci z ust, nie? Nie, nie, jeszcze nie. To zaraz chyba będzie. Dobra, o, tu dostał prostego, lekkiego. No, za mało rąk, u mnie za mało rąk zdecydowanie. On tymi rękami jakoś tam machał. To jest, muszę, mam do nadrobienia, ale no, musiałem słuchać trenerów. Lewa strona, kicha i noga. Lewa strona, ręce, muszę popracować nad rękami. On już dyszy, syczy. Dobra, pierwsza runda. Nie była może... O, łapie się tutaj za boczka, krakowiaczka tańczy, widzę. Tak. Także zmęczony jest. Czekaj, przesuniemy do drugiej rundy, Przesuniemy nie? do drugiej rundy. Czekaj. Dobra. Tutaj co ci mówili? Tutaj mówili, żebym, kurwa, nie pił alkoholu po walce, jak wygram. W żadnym wypadku, że wygram to. Tu coś to trafiłem mu w japę, widzę na powtórkach. On mnie też tutaj dziabnął coś tam, kąsnął Michałkiem. Tu, o, kiszkę mi chciał zadrapać, tutaj paznokciami, pazurem. O, tutaj dostał prostego, tutaj kontrował lewą. Dlatego musiałem w lewo, o, tutaj tam gdzieś w czoło, w tym puste czoło, dobra. Nie będziemy się tutaj ten... Ale to w drugiej rundzie się skończyło, nie? W trzeciej. Trzeciej. W drugiej jeszcze dyszał. Ja mówię, tydzień temu w szpitalu byłem i kurwa, jeszcze te papierosy muszę rzucić, wrócić do treningu całkowitego i ja będę im głowę wszystkim powyrywał niedługo. Mamy kciuki. Trzymajcie kciuki, mordeczki. Walczymy. Co miałeś w głowie wtedy? Kurwa, kiedy to się skończy? Kiedy go zajebie? Wiesz, ja nie szedłem na kozaka, bo ja musiałem go zabiegać. On jest 12 kilo cięższy. Ja nie chciałem chodzić w bliskie zwarcia, bo on ma cięższe pewnie pierdolnięcie w ręce. Ja ważę 72 kilo i mam, kurwa, 22 centymetry w ręce, nie? Także, kurwa, zapałeczka sobie jakoś poradziła. Dobra, tutaj widzę u Rafona w oczach lekkie zdziwienie. Ja to, kurwa, jakbym z basenu wyskoczył, ale dobra, cyk, lecimy. Piąteczkę sobie przybili chłopcy przed, kurwa, nokautem, przed śmiercią. Ostatnie tańce. Ja nie wiem, w drugiej się skoczyło, czy w trzeciej, czy w trzeciej. Tu kicha. Ma ten brzuszek, kurwa, ci powiem. Ma ten brzuszek. Ale dobra, ja też ostatnio to kichę, jak w Mogośku miałem, z Mogośką kapelą walczyłem, to też miałem bęben straszny. Ale teraz schudłeś. Coś spada, kiszka, no. Schudniemy. No 72 kilo, on 14 kilo cięższy. Ja mu zaznaczam, była to nudna walka z mojej strony, Tutaj już jakoś wymiankę robiliśmy. Była nudna walka, mało używałem rąk. Ale posłuchałem taktyki moich trenerów, no i ta mądrość wygrała, bo tu wygrała głowa. Tu nie wygrały jakieś, kurwa, wirtuozyjne umiejętności, tylko tu wygrała głowa. I jemu coś chyba siadło na czaszce. Nie wiem, ten nietoperz z korytarza, może tam, nie wiem, o co tu chodzi. No ale Rafonowi chyba padła bardziej głowa i kondycja. Kondycji nie miał, już widziałem. Dlatego lewa mańka. Lecimy na lewo, kop na kichę. O, już go czuł, już łapie się za kichę. Aj, tu się poślizgnąłem. No, ja już się bałam, że coś tam się... Ja też się bałem, kurde, że już wpadę na plecy. Patrz, ale podtrzymuję sobie ten. Czekaj, trzyma się za kichę? A, nie. Nie trzymał się tak po bokach. Aha, nie? Bo już tańce, powietrza nie ma, wiesz? On dużo razy, dwa razy chyba kiwał głową do sędziego, że już nie. Widzisz, on już nie ma siły. No i ja tu już będę go okupywał. A jak ty to widziałeś, jak byłeś tam, wiesz, w środku? Ja słuchałem narożnika i bardzo dobrze go słyszałem. Bardzo dobrze słyszałem narożnik i cały czas lewą stroną omijamy mańkuta i obijamy kulasa i kichę. Obijamy brzuch i obijamy nogę i biegamy, żeby się zasapał. Myśmy mieli kondycję, akurat na niego mieliśmy bez problemu kondycję. Także nie było, to w ogóle nie jest jakaś wirtuozji, tu żadnej nie ma klasyki pięknej. Jest to taka średnia walka, że tak powiem. No taktyka. No, słuchaj, posłuchałem mądrzejszych ludzi, którzy całe życie poświęcili na to. No i taktycznie go wyjebałem, wykończyłem. Dobra, tutaj się coś jeszcze próbował sobie szarpnąć, no ale nie, 25 sekund zostało do końca rundy. Mogłem szarpnąć bardziej.
Ale dajesz tutaj jeszcze zaznaczam. Jeszcze coś tam zaznaczam kopami, ten próbuję prostymi, ja za mało rąk używam, za mało rąk, dobra, skaczemy, ten dyszy, oczy, białka same widzę na razie. No, o, tu nóżka boli, o, patrzy na sędziego, widziałaś, popatrzy tak, na sędziego. Tak. Kopnąłem go w nogę, patrzył na sędziego, cieszy się pewnie. I koniec. I, tak. I łapie się za ten, za tak, boczki. Tak. Czyli on leży tam na ziemi, chuj. Tak, czekaj. Runda trzecia. Lecimy z rundą trzecią. Runda trzecia, Mortal Kombat, tak jest. I runda trzecia to był koniec Rafoniksa. Koniec Rafoniksa i drugi knockout w karierze, że tak powiem, flick fightowej. Dokładnie. No. Tutaj lodem go układałem. Lody. Lody dla ochłody widzę u Rafoniksa. On się pyta kiedy? Kiedy koniec? Ja tam wodę piję, wiesz, oczy kobry. Co ci mówili tu? Trener mówił, żeby lewą mańką i że jest bardzo dobrze. Ja mówię, panie, druga runda jest lepsza. No i chłopaki mówili, że druga jest lepsza. Wkręcili mnie, że w pierwszej było spoko, a nie wiem, że, nie, że pierwszą aha, ja przejebałem. Aha. Wkręcili mnie, że jest dobrze. Aha. Druga już była lepsza w moim wykonaniu na pewno. Myślę, że nawet na punkty. I w trzeciej będzie pożegnanie się, kurwa, z chorą czopką, z kaczorkiem. Żegnamy się zaraz, pożegnamy. Ja to kurwa faktycznie blady, jakbym kurwa dziś... No blady jest. Jestem no. Blady, jakbym faktycznie w Monarze leżał kurwa i nie wychodził z pokoju od 2 lata. Ale no cóż, bijemy ale jak się. Byłeś w szpitalu, no to wiesz. No tak, runda trzecia, wjeżdżamy. Dobra, 72 kilo kontra kurwa 120. Jazda. O, tu coś mi... Ślisko jazda, no to się poślizgałem. Tam chuj ślisko było. Naprawdę, tu na środku było strasznie ślisko. Nie wiem, komuś coś się tam... Nie wiem, co się stało. O, tu mnie szarpnął lekko. No i co z tego? Nic nam to się nie dzieje. Kopiemy, szarpiemy go. A boli mnie, Rafoń krzyczy. Ała, ała. Nic się nie stało. Ała, k***a. Ała, no gdzie tam siedzisz, k***a? Już w łeb chciałem walić, ale nie, myślę, nie. Ostatnio były, k***a, soccer kiki. To tu nie będziemy tracić punktów, nie? Liczy go sędzia. Jest pierwsze liczenie. Wstaje. Koń pociągowy. Podniósł ręce, jeszcze widzi coś na oczy. O, coś tam komentator mówi, że pomysł na kawałek. No, chyba może będziesz miał pomysł. O, jak ruszył. Czekaj, ruszył. No widzisz, że też ma siłę, a on jest kurwa 15 kilo cięższy. A trzeba się szarpać. To nie jeden z zawodowcy mówią, że wychodzą do klatki, to jest adrenalina jabłcka. Wiesz, a tu tutaj 72 kilo ze szpitala wjeżdża. O dobra, kicha pęka, kopiemy. Wjeżdżamy, Rafoniks już na deskach będzie zaraz. Płacze, Rafoniks krzyczy, że ma dosyć. Sędzia mówi boks. Dobra, wypluszczenkę, walimy go w łeb, czacha, hak. Dobra, oddał coś tam jeszcze, ale trzyma się za torbę. Tak. Za torbę się złapał i mówi, że nie. Sędzia mówi boks. Dawaj, kurde, co ja tam zamiast atakować, rozpróć łeb, to ja też troszeczkę. Ale idziemy, no staramy się jak możemy. Ten już płacze. Ojeju, wpadł. Liczą drugi raz, licz trzy, dwa. On mówi, że nie, Rafoniks spierdala. To. A to pierda, wracam na chałupę, na chałupę. No to było. Faktycznie tak wygląda, nie? No tak, no to tak widziałaś. O, ten z Monaru. Wrócił, nastroszony, nie? Yes, zwycięstwo. No przykro mi. W cudzysłowie, pniaki są. Pozdrawiam serdecznie oczywiście wszystkich pniaków. Tak. Szacuneczek. Kończymy walka skomentowana przez Kaczora specjalnie dla was. Tak, skomentowaliśmy walkę. Może nie było to zbyt śmieszne, ale... Trzecia w nocy jest, kochani. Niektórzy już po trzeciej. Niektórzy tam na dole pod hotelem leżą w krzakach. Do pokoi wnoszą, a u nas jest, widzicie, pełna kultura, pełna trzeźwość. Tak. I przepraszam, jeszcze na koniec wywiadu chciałbym zaapelować, że moje rękawice, w których konia pociągowego przewróciłem i znokautowałem, chcę przeznaczyć na cele charytatywne dla małego Krzysztofa. Wczoraj Laluna wymyśliła taki pomysł. Nie wiem, czy wczoraj wymyśliła, aczkolwiek wczoraj wyszła z taką inicjatywą. To już było przedwczoraj, przepraszam, bo jest trzecia. Tak, tak. To było przedwczoraj. Dała koszulkę z naszymi podpisami zawodników na cele charytatywne dla Krzysia. Ja daję rękawice moje, przekażę je jutro Lalunie z moim podpisem, bo mam z nią kontakt. Nie mam
mam niestety kontaktu z tymi rodzicami małego Krzysztofa, tak, małego Krzysia, także damy Lalunię, ona ma z nimi bliższy kontakt. Mam nadzieję, że nie będzie problemu, żeby Laluna przekazała te rękawice i bardzo proszę was, licytujcie, jak możecie wpłacać, zainteresujcie się tą akcją. Laluna przedwczoraj nawijała na konferencji, o co chodzi, wszystko tam, także mimo, że mamy popalone styki, to serduszko bije. Pozdrawiam, kocham was. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dokładnie. Słuchajcie, ja podepnę też link do tego, tej zrzutki, także super. Wpłacajcie. Dziękuję wpłacajcie. Bardzo. Dziękuję ci, Olciu, bardzo. Piąteczka. Dziękuję. Jak zawsze dziękuję ślicznie. Pozdrawiam was serdecznie. Ostatnio mi się drzwi pozamykały, ale okna wyjęły. Jestem. Yo, pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję bardzo.